Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradnika VZTM dotyczącego jazdy po fikcyjnym Szczecinie. Dzisiaj dogrywam taki specjalny dodatek dotyczący jazdy. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę państwu, jak z zajezdni szczecińska dojechać na pętlę Kołłątaja oraz jak z pętli Kołłątaja wrócić na zajezdnię szczecińska. Zaczynamy. Kurs będę wykonywać autobusem 5036. Jest to autobus zasilany gazem. Będzie przejazd techniczny. Mamy awarię ABS-u na kokpicie. Odpalamy silnik. Mamy przejazd techniczny. I ruszamy. Widzę, że tutaj się pan... Aha, widzę, że się tu się zawiesili panowie. Zobaczymy, czy mi szlaban otworzy. Dobrze, to objedziemy. Zrobimy sobie mały objeździk. I powinno już wrócić do normy. Przejdziemy sobie przez myjnię. Ok, jeszcze bardziej się zbugowali. Zatem ja wyjadę sobie. Tak. Jedziemy dalej. Kierujemy się tak jak w kierunku szczecińskiej cmentarz. Widzę, że jedziemy za dwoma autobusami.
Przepuścimy sobie. I skręcamy w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu wjeżdżamy pod górkę. Następnie kierujemy się w lewą stronę w kierunku przystanku Komuny Paryskiej. Poczekamy, aż się zwolni miejsce. Włączyliśmy sobie ogrzewanie, było troszeczkę cieplej. Na najbliższym dużym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną kierujemy się na wprost. Może trochę tutaj podpędzimy.
Po następnym dużym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną kierujemy się w prawo. Właśnie mijamy przystanek Wilcza Wiadukt, a za chwilę będziemy mijać przystanek 1 Maja. Skręcamy w prawo. Mijamy przystanek Cyryla i Metodego. Tutaj skręcamy w prawo. Mijamy przystanek Bokufały i tuż za nim skręcamy w lewo. Jakby ktoś potrzebował, tutaj po prawej stronie znajduje się stacja benzynowa. Tutaj w tym miejscu. Znajduje się stacja benzynowa. Wyjazd nie jest podobny. Skręca się w lewo. I na rondzie skręcamy w prawo. Pierwszy zjazd. Przepraszam, drugi. Przepraszam, drugi zjazd. Tutaj w lewo skręcamy na pętlę. A ja pojadę na rondo zawrócić i wrócimy na zajezdnię. I tutaj mamy wyjazd z pętli. I kierujemy się w kierunku zajezdni.
I skręcamy w prawo. Jedziemy tutaj jak wszystkie linie autobusowe, czyli w lewo. Puściliśmy samochód, który skręcał w lewo. Jedziemy dalej. Jedziemy zgodnie z drogą. Następnie na najbliższym skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną skręcamy w lewo. Kolejna stacja benzynowa znajdująca się na trasie jest tutaj, po prawej stronie. Wypuściłem tutaj autobus. Na najbliższym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlną, pojedziemy prosto. Możemy zająć prawy lub środkowy pas ruchu. Jedziemy dalej. Na najbliższym skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną skręcimy w prawo. Jakbyśmy pojechali na wprost,
Dojechaliśmy do przystanku Jana z Czarnolasu, wiadukt. Przystanku włączenia na linii 63 na pierwszej brygadzie w dzień poprzedni. Tutaj przed nami znajduje się przystanek Jana z Czarnolasu, wiadukt. My skręcamy w prawo w kierunku przystanku Świętej Teresy. Skręcamy w prawo na przystanek. Kontynuując, jedziemy w kierunku przystanku Szczecińska. Przed przystankiem Szczecińska skręcamy w lewo. Uważamy na kilka dosyć ostrych skrętów. Na przystanku Świętej Teresy zrobiłem krótki reset, bo coś zaczyna mi szwankować przyspieszenie. Staniemy tutaj na chwilkę. I to koniec. I zrobimy chwilotki reset. Myślę, już powinno być dobrze, zatem uruchamiamy. Ruszamy. Tutaj skręcamy w lewo. Za chwilkę, po skręcie w lewo, byśmy wjechali na przystanek Szczecińska Cmentarz. Wjedziemy na sekundeczkę tam, aby pokazać. Tutaj może troszeczkę podpędzić, ze względu na to, już jest szeroka droga. Tutaj należy zwolnić, bo tamten najprawdopodobniej się wyrzuci. Zgadza się. I teraz na szybko wjedziemy. Zrobimy szybciutki objazd. I dojedziemy już na zajezdnię.
Nie wyświetliło się, coś się zepsuło. Zaraz zobaczymy dokładnie co. Dobra, nie chcę wbić. Włączenie na mnie wbije, czy nie? O, wbiło, dobra. A teraz ponownie 901? Przejazd techniczny? Wbiło, dobra. Ja tamtego wpuszczę, bo tamten jest liniówką. Coś AI. Dobra. Dobra, robię wyjazd. Jedziemy na zajezdnię. Zrobimy teraz objazd na rondzie i wjedziemy tutaj na Szczeciński. I tutaj skręcimy w prawo. Okej. Sprawdźmy, czy gdzieś tu można zdankować gaz. Jeżeli nie będzie można, nie można, więc w związku z tym jedziemy zaparkować. Zatem parkujemy. Wyłączamy. I mamy służbę zakończoną. Zatem dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnej części poradnika lub innej serii. Do zobaczenia. Na razie i cześć.